tyłu za mną możecie dostrzec klasztor jasnogórski, Jasna Góra. W środku mieści się obraz, cudowny obraz Matki Boskiej, która charakteryzuje się dwoma bliznami na policzku. Za dane blizny, które tak o tym się w ten sposób mówi, to są oczywiście cięcia z rabusiów, którzy tutaj niegdyś w 1430 roku okradli tutaj ten zakon Paulinów, który jest. W ramach takiej nienawiści przecięli dwukrotnie ten obraz właśnie w tym miejscu. Wiem, że jest taka legenda, że wtem wypłynęła krew z tego policzka i okazało się, że jest to gdzieś no, wielki cud i tak dalej. Nie wiem w ogóle skąd wzięła się ta takie urban story. Jest to nieprawda. Miejsce samo w sobie jest święte, jest miejscem kultu, ale nie ze względu na jakieś cuda, które zostały które były poprzez obraz, a po prostu przez rzeczy, które tutaj się stały, ponieważ od początku powstania tutaj tego klasztora, w sumie nawet przed, ponieważ kroniki wskazują na to, że obraz został przywieziony z Konstantynopola, a co jest legendą, że sam obraz został namalowany na stole Maryi, z domu Maryi. Nie ma co opowiadać o historii, bo nie znam się aż tak na niej dobrze. Ale już wtedy zanotowywano wiele cudownych zdarzeń przy tym właśnie obrazie. I w zasadzie liczne badania, które sprawdzają ten obraz, no, zauważają pewne cudowne sprawy. Ale ten obraz sam w sobie nigdy nie krwawił. Takie widoczna blizna krwawienia na policzku Matki Boskiej to jest kunszt artystyczny malarza, który poprawiał, który retuszował ten obraz parę razy i jeden z artystów uznał, że chce zaznaczyć te blizny, nie chce retuszować, ponieważ cały obraz jest bardzo mocno porysowany. Kiedy został obraz poddany rentgenowi, okazało się, że w środku po prostu w obrazie jest masa pęknięć. Te pęknięcia na policzku zostały jednak zaznaczone. One miały dać taki symbol waleczności, takiej waleczności o chrześcijaństwo, o naród polski. Taki kult, chyba największy kult Matki Boskiej rozpoczął się właśnie w XVII wieku po napadzie szwedzkim, tak? I wtedy, kiedy po oblężeniu, to się mówi chyba w ten sposób tak ładnie, po tym oblężeniu wojsk szwedzkich, kiedy cudem został odratowany tutaj ten klasztor, no całą tą cudowną historię przypisano właśnie działaniu Matki Boskiej i jakby to jest kolejny cud, który tutaj był. Później kolejne cuda i dlatego jest to miejsce święte właśnie, że od zawsze w obliczu tego obrazu działy się cudowne rzeczy, cudowne uzdrowienia, cudowne nawrócenia. Oczywiście ja pokażę w środku, jak wygląda klasztor, bo nie każdy mógł być może tutaj na Jasnej Górze. Może mnie też ogląda, kto nie jest osobą wierzącą, a byłaby ciekawa, co to jest w ogóle ta Jasna Góra, a niekoniecznie ma ochotę oglądać jakieś dokumenty w telewizji katolickie i tak dalej. Więc oczywiście po cichutku sobie tam wejdziemy do środka, ja pokażę kilka rzeczy, wskażę też na kilka rzeczy. Jeżeli chodzi o te nacięcia na policzkach Matki Boskiej, te informacje wiemy od kronikarza Jana Długosza. Taka mądra jestem, tak doczytałam, że dowiedzieliśmy się o tym w kronikach. Wiele rzeczy nie jest do końca odgadnianych, związanych właśnie z tym obrazem, bo jest dużo legend, nie zostało tak wszystko dokładnie spisane. Jest jedno pewne. Masa ludzi, no teraz tu nie widać tego, ale masa ludzi tutaj przyjeżdża. I nie z Polski, nie tylko z Polski, to z całego świata. I rzeczywiście jak się podchodzi do tego obrazu, jest coś w tym obrazie. On z
spojrzenie Matki Boskiej na tym obrazie jest przenikliwe, nie wiem, czy nie jest przenikliwsze niż tej Monalizy na przykład, tak, bo mówi się, że Monaliza ma taki, wiecie, taki, tak, że gdzieś spojrzysz, gdzie staniesz, to wydaje się, że ona na siebie patrzy. Tutaj jest tym samym, tutaj jest dokładnie tak samo. O, idzie pielgrzymka śpiewająca, więc muszę kończyć rozmawiać i zabieram was do środka. Warto, żebyś tutaj ze mną został, żebyście ze mną zostali. Idziemy do klasztoru. To klasztor w całej swojej okazałości od strony ołtarza. Tutaj mamy ołtarz. Tutaj gromadzą się ludzie przed tym ołtarzem na różne wydarzenia, święta, seminaria, spotkania, ponieważ klasztor jest takim miejscem nie tylko kultu maryjnego, znaczy nie tylko, no głównie, ale chodzi o to, że tu się nie dzieją tylko takie spotkania, msze, ale również imprezy, wydarzenia, tutaj część Drogi Krzyżowej. No i mi tutaj zaraz spadnie bateria, wspaniale, zatem pewnie kolejną część filmu obejrzymy sobie, kolejną część filmu obejrzymy sobie już troszeczkę o innej porze dnia, ale obejrzymy. Normalnie przechodzi się przez tą bramę lub przez drugą. Niestety nie mam super ekstra jeszcze takiego fajnego statywu, który by można było fajnie nagrywać sobie i iść, żeby był obraz statyczny, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze niedługo taka okazja, żeby sobie zakupić taki statyw. Trzeba najpierw zasłużyć. Idziemy do klasztoru. Przechodzimy sobie przez bramę, jak wygląda wejście klasztoru. Zbiera się coraz więcej ludzi. A ja tak obrócę się i generalnie udowodnię, że chrześcijanie nawet w miejscu klasztornym, katolickim, świętym są trochę eko. Bardzo proszę, woda pitna, można mieć swoją buteleczkę. Ja generalnie już biorąc wzięłam swoją buteleczkę i zapomniałam jej, w sensie nie mam. Ale można generalnie tutaj się napić wody, zamiast ciągnąć plastiki kolejne. Tutaj pani ładnie sobie z kubeczka będzie miała. Ja buteleczki nie miałam, pociągnęłam sobie z ręki, ale generalnie rzecz biorąc uważam, że to nie jest w sumie, bo powiedziałam, że nawet w takich miejscach świętych możemy być eko, a to nasza generalnie jest nasz obowiązek. Jak najmniej plastików, można sobie wziąć wodę albo schlapnąć sobie wodą, jest super, więc fajnie, uczmy się takich dobrych praktyk. Miałam już nic nie mówić, bo już jesteśmy sami w środku, w klasztorze, ale wejdziemy teraz na... Wejdziemy tam, tak? Przechodzimy przez bramę i stwierdziłam, że fajnie tak nagrać to wejście. To nie jest wejście, którym jest cudowny obraz Matki Boskiej, ale no, warte jest takiego zobaczenia, to takie robi się takie... Wydaje mi się, że jest takie... Nie wiem. Pan się zapytał, czy będzie Oscar. Nie wiem, nie znam żadnego Oscara. Miałam mieć na imię Oscar, jakbym miała być chłopcem, więc może o to chodzi. No dobra. Jedziemy dalej.